Proszę, jak się fajnie rozciągają. Mam jeszcze okazję zobaczyć ich po raz ostatni, bo jutro jadę do Człuchowa, kapitalnej wyspy, Jakub Patoka i Szymkiewicz. Ja wiem, że ty 31 punktów dałeś, kapitalny występ, gratuluję. Dziękuję. A Kuba, ile miałeś punktów? 11. Czyli też super. Ale powiedzcie, jak wy dajecie rady tyle meczów rozegrać? Skąd wy tych sił bierzecie? Steki jemy. Steki? A ty masz Patoka numer Jordana? Widzę. Jutro jeszcze jeden ciężki mecz, zresztą każdy już następny będzie ciężki, bo półfinał i później będzie coraz ciężej. Jak zareagowałeś, że jak się dowiedziałeś, że Karnowski idzie do NCAA? To chyba było do przewidzenia, nie? No, nie wiem, nie wiem. Jakub Patoka, uczestnik Mistrzostw Europy, tak? W Czarnogórze. Szymkiewicz. Ciebie w Czarnogórze nie było, ale byłeś w Hamburgu, we Wrocławiu. Patoki nie było w Czarnogórze. A Patoki ciebie nie było? Nie. Ale teraz to już pewnie się załapiesz na kadry. Kto to wie? Kto to wie? A forma jest. A ty jesteś, Daniel, rehabilitant? Masz rehabilitację ukończoną jakąś? Nie. Ale całkiem dobrze ci to wychodzi. Naprawdę dobry mecz. A przede mną młody Mikołaj. Może się sam przedstawisz. Żal ci trochę, nie? Że się bratu nie udało. Czarny. Gdzie się przejmują własne zagrywki. Także. Czym? Co się stało, że nie wygrali? No za dużo strat i szybkich kontrataków. Czy mniej dużo. Pamiętasz w Krakowie, nie? Też się nie udało. W kadetach. Pokaż, co potrafisz. To jest rocznik 99, Mikołaj. Nie. A, przedstaw się, bo ja wiem.